24.pl. To my tu kręcimy. Pan inspektor Krzysztof Kiwak, Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze Gdańskim. W okresie ubiegłego tygodnia, czyli od 22 sierpnia do 28 sierpnia 2016 roku, policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Gdańskim i podległych posterunków policji wylegitymowaliśmy 882 osoby i w tym okresie podjęliśmy 255 interwencji. Ujawniliśmy w tym okresie ogółem 198 wykroczeń, za które nałożyliśmy 118 mandatów karnych. W 73 przypadkach zastosowaliśmy pouczenie i inne środki oddziaływania wychowawczego, a także sporządziliśmy 7 wniosków o ukaranie do sądu rejonowego. Zatrzymaliśmy na gorącym uczynku 3 sprawców przestępstw oraz 4 kierujących w stanie nietrzeźwości. Zatrzymaliśmy również jedną osobę poszukiwaną. Doprowadziliśmy 9 osób do jednostki policji, do zakładów karnych i do innych uprawnionych podmiotów. Jeśli chodzi o stan bezpieczeństwa i porządku na drogach, otóż niestety również i w ostatnim tygodniu nastąpił wzrost ilości wypadków drogowych i ilości kolizji drogowych. Otóż zanotowaliśmy 5 wypadków drogowych, w których ucierpiało 6 osób. Natomiast w poprzednim tygodniu mieliśmy 2 wypadki i 4 osoby ranne. Ogółem zanotowano 17 kolizji drogowych, w ubiegłym tygodniu 14. Jeśli chodzi o przestępczość, tutaj odnotowaliśmy z jednej strony dobre trendy, niestety z drugiej strony zanotowaliśmy wzrost kradzieży samochodów. Mianowicie dokonano kradzieży 3 samochodów marki BMW i 2 samochodów Volkswagen Polo. Ponadto zanotowaliśmy 7 kradzieży zwykłych i 4 włamania, również w tym do samochodów. Chciałbym przypomnieć, że na całym odcinku powiatu nowodworskiego jest w przebudowie droga krajowa nr 7, w związku z czym bardzo proszę o uważną jazdę, tak aby można było w każdej chwili pojazd zatrzymać. Chciałem również nadmienić, że od 29 sierpnia bieżącego roku w miejscowości Tujsk, na trasie z Tujska do Marzęcina przez Chełmek, remontowany jest most zwodzony, w związku z tym proszę, żeby kierowcy mieli to na uwadze. TV Regionalna 24.pl, TV Malbork, TV Sztum, Żuławy i Mierzeja 24.pl. To my tu kręcimy.